kochani, dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami zeszłego miesiąca, kwietnia. I będzie to film nie tylko z ulubieńcami tak naprawdę, bo też zamieszczę w nim kilka bubli. A to dlatego, że po prostu w zeszłym miesiącu kilka produktów mnie zawiodło i to bardzo zawiodło i chciałabym Wam o nich też powiedzieć. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, co takiego w zeszłym miesiącu było bardzo fajne, a co mi się zupełnie nie sprawdziło, zostańcie ze mną. I jeszcze zanim przejdę do filmu, powiem tylko krótko, że ten makijaż, który mam na sobie, oczu i całej twarzy, już niedługo będzie też u mnie na kanale, ponieważ dzisiaj kręciłam dla Was tutorial, także dla zainteresowanych informuję, że to niedługo też się pojawi. I pierwszym ulubieńcem to jest mój jedyny makijażowy ulubieniec w tym miesiącu i to są matowe pomadki z ColourPop. Ja już ich używałam u siebie w kilku filmach i to są pomadki, których ja używam, to są właśnie błyszczyki matowe. Ja ich używam od już stycznia i w zasadzie kocham je od stycznia, ale jakoś tak, nie wiem, nie było okazji, żeby Wam więcej o nich opowiedzieć, więc dopiero teraz o nich opowiem. I słuchajcie, to są matowe błyszczyki, które są już bardzo dobrze znane w całym internecie, szczególnie za granicą, ale teraz też są dostępne w Polsce, przy czym ta cena nie jest tak fajna jak w Stanach, bo w Stanach one kosztują grosze, a u nas jednak trochę trzeba popłynąć, żeby je kupić, ale ja swoje kupiłam na stronie House of Beauty. To jest strona właśnie z makijażem, która ma chyba wszystkie możliwe amerykańskie marki. No tyle tylko, że nie wszystkie rzeczy opłaca się tam kupić, bo po prostu niektóre produkty mają niesamowitą przebitkę i no nie skuszę się. Ale akurat te pomadki udało mi się kupić w fajnej cenie, bo one były w zestawie takim pięciu kolorów. Akurat tutaj mam cztery, bo piąty gdzieś mi zaginął. I tych pięć pomadek, one są w takiej wersji miniaturowej chyba, bo wydaje mi się, że te oryginalne są większe, ale nie jestem pewna. I tych pięć pomadek dostaniecie za 140 zł, więc no nie jest to tanio, ale po prostu ja bardzo chciałam przetestować te pomadki, bo po prostu dużo o nich słyszałam i byłam ciekawa, czy są fajne. No i są fajne, są naprawdę świetnym produktem matowym, o pięknej pigmentacji. I ten zestaw jest bardzo fajny, dlatego że jest tu kilka takich opcji jasnych, zarówno w wersji różowej, jak i takiej bardziej beżowej. Są też dwie odważne propozycje, bo jest właśnie ta przepiękna taka burgundowa i czerwona, taka delikatnie wpadająca w kolor pomarańczowy, więc naprawdę fajny zestaw i wydaje mi się, że jeżeli macie ten zestaw, to tak naprawdę niewiele więcej do szczęścia Wam jest potrzebnych już kolorów. I lubię w nich to, że nie trzeba z nimi używać konturówki, po prostu one mają na tyle precyzyjną tę nóżkę do aplikacji i też nakładają się w tak fajny sposób, że tej konturówki nie potrzeba nam zupełnie. Więc to w nich bardzo lubię, nie wysuszają jakoś bardzo ust, a jeżeli wysuszają, to można po nich przejechać czymś nawilżającym i już jest sprawa załatwiona. Poza tym też mają fajną wytrzymałość i nawet po posiłkach, no one się zjadają, ale nie w jakiś taki ohydny sposób, więc spokojnie jest to do przeżycia. Kolejnym moim ulubieńcem zeszłego miesiąca to są te pazurki, ten kolor, który już widzieliście, jeżeli oglądaliście mój vlog z Meet Beauty. I też o tym kolorze wspomniałam w moim haulu minty shopowym i to jest semi-lak kolor 048 Bright Emerald. No jest przepiękny, noszę już ten kolor od jakiegoś czasu i naprawdę rewelacja, no po prostu wygląda tak ładnie i co chwilę ktoś mnie pyta, co to jest za kolor, więc no to jest najlepszy zawsze dowód na to, że kolor jest ładny. Także ten kolor po prostu chciałam Wam polecić, bo uważam, że jest przepiękny i teraz na lato będzie jak znalazł. I kolejnym ulubieńcem to jest znowu rzecz, którą dostałam na urodziny od moich przyjaciółek, za co bardzo, bardzo dziękuję, bo prezent jest fantastyczny i sprawił mi dużo radości. A mam tu
na myśli perfumy. I to jest taka warszawska marka Mo61. Mo61 ze względu na to, że jest to perfumeria znajdująca się na Mokotowskiej 61 i tak po prostu nazwali te perfumy. I tam po prostu można przyjść i zmieszać sobie swój wymarzony zapach. No ja jestem swoim zapachem zachwycona, a jestem nim zachwycona dlatego, że jest to taki miks moich wszystkich najulubieńszych zapachów, jakie kiedykolwiek miałam. A moje zapachy to m.in. C. Giorgio Armani, Prada Candy, Paco Rabanne, Million, Amora Mor też swego czasu, więc ja generalnie lubię takie bardzo słodkie zapachy. I właśnie też kiedy przyszłam tam do tej perfumerii, powiedziałam pani, że w tę stronę chciałabym pójść, bo też nie chciałam kreować niczego takiego, wiecie, od czapy, zapachu, którego bym nigdy sama w perfumerii nie wybrała, więc chciałam, żeby to jednak było właśnie spójne z tym, co zazwyczaj kupuję. I właśnie powiedziałam, że takich i takich perfum w przeszłości używałam, takie lubiłam. I na tej podstawie właśnie pani dobrała mi różne zapachy. I powiem wam, że w ogóle samo to doświadczenie bycia tam i wąchania tych wszystkich perfum jest bardzo ciekawe. Naprawdę wydaje mi się, że musi być to świetna praca, chociaż pewnie po całym dniu może się nieźle w głowie kręcić. Ale naprawdę było to rewelacyjne. I te moje perfumy składają się z zapachu bazowego i to jest zapach, który nazywa się Wonderland i to jest tak naprawdę jedyny zapach w moich perfumach, który tak naprawdę ta nazwa Wonderland nic nikomu nie mówi, bo reszta to jest zielony pieprz, zielona herbata i śliwka. No i ta baza właśnie Wonderland, ta baza jest taka właśnie dosyć słodka. No ale właśnie poza nią dobrałam jeszcze kilka zapachów takich, które naprawdę stworzyły przepiękną całość. I dla mnie te perfumy, no to jest rewelacja. Słuchajcie, ja po tym jak je zmieszałam, to po prostu cały czas wąchałam sobie rękę, bo na ręce miałam je popsikane. I no naprawdę rewelacja, super było to doświadczenie w ogóle pójść tam i móc sobie to wszystko powąchać, potestować, wymieszać i stworzyć coś swojego i naprawdę wącham te perfumy i czuję, że to jest takie po prostu w 100% ja. Więc naprawdę super. Jedyne co, niestety nie są one super trwałe. Bardziej niż perfumy przypominają raczej wodę toaletową, bo wietrzeją. Mam wrażenie, przynajmniej ja. Ale i tak, rewelacja, świetny prezent, ukochane teraz moje perfumy i to, co mnie też zachwyca w nich, to to, że mogłam je nazwać z nazwą swojego kanału, czyli Pink Vixen. No rewelacja. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ulubieńców, to już jest tyle. No mało było tych ulubieńców w tym miesiącu, także bardzo mi przykro, ale nie chciałam też wyciągać produktów jakoś na siłę. Chciałam wam po prostu pokazać rzeczy, które naprawdę mi się fajnie sprawdziły i z których korzystałam. A teraz przejdziemy do bubli, bo ich było równie dużo jak ulubieńców. I pierwszy bubel to jest rzecz, o której mówiłam w moim haulu minty shopowym i to jest matowa pomadka, matowy błyszczyk z LA Girl. Słuchajcie, on po nałożeniu na rękę był przepiękny, cudny kolor, pięknie się zmatowił, rewelacja. Ale dzień później, kiedy nałożyłam go na usta, Boże, dramat, po prostu coś strasznego. On usta zrobił coś tak dziwnego z nimi, bo z jednej strony je wysuszył i miałam wrażenie, jakbym po prostu spędziła miesiąc na pustyni bez wody i w ogóle masakra, masakra, masakra. A z drugiej strony, poza tą suchością odczuwaną bardzo intensywną, też sprawił, że usta były takie lepkie, więc znowu był ten efekt taki, że przy mówieniu usta mi się zlepiały i musiałam to po prostu zwalczać. Ponadto, kiedy właśnie chciałam trochę sytuację uratować poprzez nałożenie na usta czegoś nawilżającego, to
to mi się zamieniło w ogóle w jakiś kamień i zaczęło mi odpadać płatami. Wyglądało to przeohydnie, więc musiałam w ogóle całość zmyć, bo dokładanie tego w ogóle jeszcze pogorszyło sprawę. No w ogóle dramat, 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 okropne. I to była rzecz dosyć tania, ale niestety nie jest warta ani grosza, który w to włożyłam. To jest po prostu beznadzieja, beznadzieja. Mam tylko nadzieję, że szminka, którą kupiłam też z LA Girl, będzie trochę lepsza. Jeszcze jej nie testowałam, ale no przez to się trochę obawiam, bo ten, kto wypuścił taki bubel, to naprawdę chyba jest w stanie wypuścić każdy możliwy badziew. Także to... I kolejny bubel, który był totalnym dramatem w zeszłym miesiącu, to jest produkt marki Olay. Olay, olej, jak chcecie. I to jest ich krem CC. Okropieństwo. Tyle mogę powiedzieć. Efekt krycia zerowy. Jednak kremy BB mogą pozwolić sobie na to, że tego krycia jest tak sobie, jednak kremy CC, od nich wymaga się trochę więcej, one mają być trochę bardziej kryjące niż BB. Ten nie ma absolutnie żadnego krycia, robi do tego efekt maski na twarzy i zostawia taki nieprzyjemny efekt lepkości. On jakby się nie łączy ze skórą, nie scala się z nią, nie tworzą jedności, tylko cały czas czuję, że to jest coś, co nałożyłam na twarz i co zupełnie mi się nie zlało po prostu z moją skórą. Jest to taki bardzo nieprzyjemny efekt i jest to śliskie, więc też przez to, że to się nie wtapia w skórę i jest śliskie, no to też trwałość tego jest zerowa, bo od razu macie to wytarte, jeszcze najlepiej w ubranie. Więc nie, no to po prostu straszne. I no nie wiem, miałam skórę normalną i dla mojej normalnej skóry nie nadało się to w ogóle. Nie wiem, może skóra sucha by to wypiła i jakoś, nie wiem, to by się wchłonęło, ale beznadzieja. Nie sprawdza się w ogóle, jeżeli chodzi o krycie, tak jak powiedziałam, nie zakryjecie tym niczego, bardzo nieprzyjemny efekt na skórze, trwałość zerowa, nie kupujcie tego, a jeszcze tego było drogie jak jasna cholera, bo kosztowało około 50 zł, więc nie. I ostatni bubel, to jest bubel włosowy i to jest szampon stopy. Słuchajcie, ja ponieważ od jakiegoś czasu starałam się przejść na kosmetyki bez SLS-ów, parabenów i innych rzeczy, których po prostu warto jest unikać w tego typu produktach, no skusiłam się właśnie na ten szampon, który właśnie tych wszystkich złych czynników w sobie nie ma. Miał być super naturalny, miał być super naturalny, dobry dla naszej skóry, głowy, dla włosów. No i być może taki jest, tyle tylko, że włosów nie myję. Ja po użyciu tego szamponu mam dalej brudną głowę i po prostu nie będę wam ściemniać, że korzystałam z niego wiele razy, bo korzystałam z niego 2 razy, ale efekt był tak zły, że nie chciałam już tego powtarzać, bo po prostu wychodziłam spod prysznica, miałam wymytą głowę, tak jak zawsze ją myję i miałam po wysuszeniu po prostu tłusty skalp, tłuste, ohydne włosiska, więc to po prostu nic nie robi. Mogłybyście przepłukać sobie włosy po prostu wodą i byłby ten sam efekt, więc no nie chciało mi się tego już więcej razy testować, testowałam 2 razy i to mi wystarczyło, bo 2 razy myłam głowę i 2 razy wychodziłam z tłustymi włosami spod prysznica, więc no nie. Kochani, i to by było już na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców i buble zeszłego miesiąca. Nie było tego bardzo dużo, ale po prostu, tak jak powiedziałam, starałam się wybrać to, co mi się bardzo sprawdziło i bardzo nie sprawdziło. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o lajkach, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i do zobaczenia następnym razem. Pa!